Klub Eksperta Bosch. Akademia Wiedzy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Łukasz Krawiec. Dziś jesteśmy w centrum szkoleniowym firmy Bosch i zajmiemy się tematem niedziałającego prawidłowo systemu AdBlue za pomocą dostępnych urządzeń diagnostycznych, jak i dedykowanych narzędzi. Spróbujemy zdiagnozować, jak i też usunąć usterkę w tym systemie. Za pomocą dostępnych urządzeń, czyli KTS-a 590 i oprogramowanie EasyTronic, przechodzimy do diagnostyki pojazdu naszego systemu AdBlue. Podchodzimy do testera diagnostycznego, już mamy uruchomiony program, czyli odczytamy poprzez VIN typ pojazdu. Jesteśmy po funkcji odczytu VIN, wybieramy pojazd, jak widzimy znalazł nam tylko jeden, wchodzimy. Tutaj przechodzimy dalej, wiemy, pewne obostrzenia są, które musimy spełnić. Przechodzimy do naprawy. W pierwszej kolejności, jeżeli zajmujemy się systemem AdBlue, byśmy musieli wyszukać odpowiedniego sterownika. My wiemy, że dla tego pojazdu nasz system AdBlue jest obsługiwany przez sterownik silnika. Także zaznaczając sterownik silnika, wybór bezpośredni, przechodzimy do dalszych. Jak widzimy, w każdym kroku są pewne obostrzenia, gdzie musimy się do nich stosować. Przechodzimy dalej. W pierwszym momencie możemy wybrać pamięć błędów, żeby zdiagnozować, zobaczyć, czy też odczytać, czy coś mamy zapamiętane. Jak widzimy, mamy aż 3 błędy. Dotyczą się one pompy tłoczenia, średniej AdBlue 2, wysterowanie przerwa. Później mamy pierwszej pompy tłoczenia. My wiemy, że jest tam jedna pompa tłoczenia, aczkolwiek spełnia ona dwie funkcje, bo podaje środek mocznik, nasz płyn AdBlue, jak i też później w trakcie już wyłączenia pojazdu odsysa nam. Jest to bardzo ważna informacja do identyfikacji po prostu tych błędów. Na końcu mamy sterownik przekaźnika głównego, wyłączenie za wczesne. Mogło to się po prostu objawić, że nasz tester lub też pojazd przeszedł w stan uśpienia, a my byliśmy w trakcie diagnozy. Przechodzimy dalej, wchodzimy w tym momencie w wartości rzeczywiste i spróbujemy skontrolować sobie nasz odczyt NOX-ów, czujników, czyli stężenie pierwszego i drugiego NOX-a zaznaczamy na pewno. Możemy zbiornik płynu AdBlue, poziom napełnienia. Klient przyjechał z niesprawnym systemem AdBlue i przekazał, że ten płyn zostaje pobierany nieregularnie. Dlatego zaczniemy od czujnika poziomu, czy on w ogóle widzi nam ilość tego płynu. Wybraliśmy wartości rzeczywiste, wybraliśmy też 3 w tym momencie nasze te wartości, które nas najwięcej interesują, czyli czujnik stężenia pierwszy i drugi, czyli pierwszy przed katalizatorem, drugi za katalizatorem SCR, jak i też poziom napełnienia zbiorniku. Tutaj mamy pierwszy i drugi czujnik na wartości 0 ppm. Dlaczego? Auto nie pracuje i w tym momencie nie mamy co odczytywać. Za to zbiornik AdBlue, poziom napełnienia będziemy widzieć w sposób stały. Mamy 20,8% na tego napełnienia i na podstawie tego możemy stwierdzić, że płyn AdBlue minimalnie w 1/4 części zbiornika mamy i musimy przejść dalej do kolejnych czynności, żeby zobaczyć dozowanie, ciśnienie, które nam wytwarza pompka, bo po tych kodach błędów możemy śmiało stwierdzić, że mamy problem właśnie z pompą tłoczącą ten mocznik w tym systemie, a jak wiemy, do tego typu pojazdu pompki są osobne, nie musimy całego modułu wymieniać, tylko możemy zakupić osobno pompę tłoczącą. Jej wymiana jest bardzo intuicyjna, nie wymaga dużego nakładu pracy. Wybierając dopasowanie ustawienia i odpowiednią funkcję, w tym momencie przejdziemy do podłączenia odpowiedniego narzędzia do diagnostyki wydajności, jak i też ciśnienia pompy AdBlue. Do testu ciśnienia płynu AdBlue wykorzystamy dedykowaną walizkę Denoxtronic PCLD, która jest dostępna u naszych dystrybutorów. Z niej wykorzystamy na pewno manometr,
za pomocą którego właśnie zmierzymy to nasze ciśnienie, przewód, który połączymy się z danym wtryskiwaczem w systemie AdBlue. Oczywiście, jak wiemy, płyn jest substancją chemiczną, aczkolwiek też naturalną, możemy powiedzieć, bynajmniej zabezpieczymy swoje dłonie odpowiednimi rękawicami nitrylowymi w tym momencie. W komorze silnika odszukujemy naszych elementów, czyli wtryskiwacza w systemie AdBlue i podłączamy się sprzętem do pomiaru, który będziemy za kilka chwil robić. Po rozpięciu złącza wpinamy nasz przyrząd pomiarowy i w tym momencie musimy uruchomić test z pozycji oprogramowania EZI. Podchodzimy do naszego testera diagnostycznego, wybieramy funkcje specjalne i jak widzimy niestety we funkcjach specjalnych dla tego typu pojazdu nie mamy odpowiedniej funkcji tej stuprocentowej, żeby zmierzyć to ciśnienie, zmierzyć ilość dozowania, ale możemy za pomocą funkcji obwód AdBlue redukcja ciśnienia sprawdzić, czy nasza pompa jest w stanie nam zaciągnąć z przewodu, który doprowadza nam środek do wtryskiwacza i wtedy powinna zrobić nam podciśnienie. Już po tym teście możemy też dokonać wstępnej kontroli naszej pompy. Uruchamiamy funkcję i w tym momencie musimy podejść tak samo do pojazdu, zobaczyć, czy na naszym manometrze pojawi się to podciśnienie. Jesteśmy w trakcie wykonywania odpowiedniego testu. Jak widzimy, na naszym manometrze nic się nie zadziało, czyli nasza pompa w tym momencie nie odsysa tego mocznika naszego. Jest to bardzo dużym problemem. Będziemy musieli podejść do pompy, zobaczyć wszystkie połączenia, a po diagnozie spróbujemy wymienić pompę na nowy element. Widzimy, że wszystkie przewody nie posiadają uszkodzeń. Złącza elektryczne są podłączone w sposób prawidłowy. Błędy dalej występują. Także w tym momencie będziemy przechodzić do deinstalacji pompy i właśnie tutaj nie musimy wymieniać całego zbiornika wraz z modułem. Możemy wymienić samą pompę tłoczącą. Wystarczy trzy śrubki odkręcić, pompę zamówić. I teraz jak? Zamawiając pompę, zwracamy uwagę, ponieważ mamy trzy numery do wykorzystania, bo mamy osobny numer zbiornika całego z modułem i z pompą, osobny numer naszego modułu i następny numer pompy. Żeby nie było jakichkolwiek pomyłek, najlepiej skorzystać poprzez VIN i rozszyfrować dany element, który potrzebujemy do wymiany. Przed demontażem naszej pompy oczywiście musimy opróżnić zbiornik z naszego płynu AdBlue. W niektórych systemach, w niektórych pojazdach mamy taką funkcję dedykowaną. W tym momencie dla tego auta nie posiadamy funkcji i musimy po prostu zdeinstalować pompę, użyć pojemnika lub też pompki, żeby oddestać przez wlew płynu AdBlue naszą całą zawartość. Czyli zbiorniczek od dołu, na pewno pompka wysysająca płyn i po oddestaniu możemy zdeinstalować naszą pompę. Przechodzimy do tych czynności. Kolejną możliwością, żeby prawidłowo dobrać naszą pompę tłoczenia AdBlue, możemy w tym momencie wykorzystywać oprogramowanie EZI, gdzie wchodzimy w tym momencie w nasze wyposażenie i wpisując moduł tłoczący, odnajdziemy prawidłowy numer zamówienia naszej pompy. Wpisujemy z klawiatury moduł. Po wpisaniu frazy widzimy moduł dozujący, moduł tłoczący i zestaw montażowy. Moduł dozujący jest to sam wtryskiwacz w systemie AdBlue. Nas interesuje pompa, czyli mamy tutaj moduł tłoczący, wchodzimy, mamy od razu numer do naszego zamówienia, jak i też rysunek poglądowy naszej pompy. Wracając się, mamy jeszcze zestaw montażowy. Zestawem montażowym jest to nazwane osobne śruby, nic więcej. Po tym numerze, wróćmy się może do naszego modułu tłoczącego, zamówimy nową pompę, którą już wcześniej sobie zdiagnozowaliśmy, że musimy jednak wymienić.
po doborze, po prawidłowym numerze zamówiliśmy pompę u naszych dystrybutorów, także ona jest bez problemu dostępna, co się znajduje w takim pudełeczku z nową pompą. Mamy oczywiście wypełniacze, ale najważniejsza rzecz. Mamy kompletną nową pompę, plus do tego jeszcze właśnie ten dodatkowy zestaw montażowy, który występuje na dzień dzisiejszy z pompą. Czyli pod jednym numerem znajdziemy te elementy. Mamy trzy śrubki, pompę, czyli tak już przygotowani możemy przystąpić do montażu nowej pompy w naszym module. Jesteśmy już po montażu nowego elementu. Oczywiście musieliśmy się swoją osobę tak samo zabezpieczyć, ponieważ płyn AdBlue, gdy się rozlewa, krystalizuje się, czyli strój roboczy do demontażu, montażu nowego elementu. Po tym fakcie możemy przejść do testera diagnostycznego, zobaczyć, czy w tym momencie będziemy mogli usunąć błędy i odczytać parametry. Wchodzimy w pamięć błędów. Mamy błędy zapamiętane, spróbujemy je usunąć, pamiętając, że wymieniliśmy tą naszą pompę. Musimy wyłączyć, włączyć zapłon, przechodzimy do auta. Dalej. Jak widzimy, usterka została rozwiązana. Nie wiem jeszcze, czy w 100%, ale w tym momencie od strony elektrycznej działa i jak najbardziej wszystko prawidłowo. Wychodzimy z tego systemu i teraz wchodzimy w wartości rzeczywiste. Musimy wyszukać nasz NOX pierwszy, NOX drugi i wysterowanie pompy. I z tymi parametrami musimy dokonać jazdy drogowej. Przechodzimy do zaznaczenia, wyszukania i wyjeżdżamy autem na jazdę drogową. Jesteśmy już po jeździe drogowej, która sama jazda trwała nawet do 40 minut. W trakcie tej jazdy parametry, jak i też dozowanie samego płynu AdBlue, stężenie przed i za katalizatorem SCR było prawidłowe. Także problem rozwiązany. Bynajmniej zobaczcie, sama diagnostyka tego elementu, czy ta pompa działa w sposób prawidłowy, czy też nie, trwa dużo więcej niż jej wymiana. Jak znaleźć pompę? Już wiemy, program EZI może być tutaj nam pomocny. Bardzo łatwo odszukamy, wchodząc właśnie w to wyposażenie, numer tej pompy. Możemy zamówić tą pompę u naszych dystrybutorów. Po zamontowaniu dokonaliśmy, jak już wcześniej mówiłem, jazdy drogowej. Wszystko należycie działa. W tym momencie możemy już zakończyć tą naprawę, przekazać auto klientowi i cieszyć się z szybkiej, prawidłowej i skutecznej przede wszystkim naprawy, gdzie klient na pewno będzie też z takiej sytuacji zadowolony, gdzie nie musiał ponieść bardzo dużo kosztów na wymianę całego zbiornika, wystarczyła wymiana samej pompy. Na samo zakończenie warto dodać, że w naszych ofertach także znajdziemy nie tylko samą pompę, jak i też moduł dozujący, czyli wtryskiwacz. Sondy NOX1, NOX2, sonda ostatnia, która czyta nam stężenie PPM-ów, gdzie jest też dosyć istotną sondą. Te wszystkie elementy, nie tylko w systemie AdBlue, możemy za pomocą właśnie tak, jak to dzisiaj zrobiliśmy naszego EZI, wchodząc w wyposażenie, odszukać i w tym momencie po numerze VIN, bo byliśmy tak podłączeni z pojazdem, dobrać odpowiedni produkt i po prostu sprawnie go wymienić.